Niewolnictwo to system społeczny, w którym osoba, niewolnik, jest własnością innej osoby, pana lub państwa. W czwartym paragrafie Deklaracji Praw Człowieka ONZ termin niewolnik został rozszerzony o każdą osobę, która nie może dobrowolnie odmówić pracy. Współcześni niewolnicy są zmuszani do pracy przez następujące ukryte mechanizmy. Ekonomiczny przymus niewolników do stałej pracy. Współczesny niewolnik jest zmuszony do nieprzerwanej pracy aż do śmierci, ponieważ pieniądze, które niewolnik zarabia w jednym miesiącu, wystarczają na opłacenie wyżywienia, w jednym miesiącu mieszkania i w jednym miesiącu dojazdy. Ponieważ pieniądze współczesnemu niewolnikowi zawsze wystarcza tylko na jeden miesiąc, to współczesny niewolnik jest zmuszony do pracy przez całe życie aż do śmierci. Emerytura jest również wielką fikcją, ponieważ emeryt niewolnik oddaje całą swoją emeryturę na mieszkanie i jedzenie, a emerytowanemu niewolnikowi nie pozostaje żadne dowolne pieniądze. Drugim mechanizmem ukrytego zmuszania niewolników do pracy jest tworzenie sztucznego popytu na pseudoniezbędne towary, które są narzucane niewolnikowi poprzez reklamy telewizyjne, PR, ustawienie towaru w określonych miejscach w sklepach. Współczesny niewolnik jest zaangażowany w nieskończący się wyścig za nowościami, a żeby to osiągnąć, jest zmuszony do ciągłej pracy. Trzecim ukrytym mechanizmem przymusu ekonomicznego współczesnych niewolników jest system kredytowy, dzięki któremu współcześni niewolnicy są coraz bardziej wciągani w niewolę kredytową poprzez mechanizm odsetek od kredytów. Każdego dnia współczesny niewolnik jest winien coraz więcej. Współczesny niewolnik, aby spłacić kredyt z odsetkami, bierze nowy kredyt, nie spłacając starego, tworząc piramidę zadłużenia. Dług stale wiszący nad współczesnym niewolnikiem jest dobrym bodźcem dla współczesnego niewolnika do pracy, nawet za marne wynagrodzenie. Czwarty mechanizm ukrytego przymusu niewolników jest mechanizm inflacji. Wzrost cen przy braku wzrostu płac niewolnika zapewnia ukryte, niewidzialne okradanie niewolników. W ten sposób współczesny niewolnik staje się coraz bardziej biedny. Piątym ukrytym mechanizmem zmuszającym współczesnego niewolnika do pracy jest pozbawienie go środków na przeprowadzkę lub zakup nieruchomości w innym mieście lub po prostu na urlop. Ten mechanizm zmusza współczesnych niewolników do pracy na rzecz jednego przedsiębiorstwa, miasto twórczego i tolerowania warunków niewolniczych, jako że niewolnicy po prostu nie mają innych warunków i po prostu nie ma nic i nigdzie, do czego mogliby uciec. Szósty mechanizm zmuszającym niewolnika do pracy za darmo jest ukrywanie informacji o rzeczywistej wartości pracy, rzeczywistej wartości towaru, który niewolnik wyprodukował i udziału niewolnika w zarobkach, które zabiera właściciel niewolnika poprzez mechanizm memoriału księgowego, wykorzystując niewiedzę niewolników i brak kontroli niewolników nad nadwyżką wartości, którą właściciel niewolnika zabiera dla siebie. Aby współcześnie niewolnicy nie domagali się swojej części zysków, nie domagali się oddania tego, co zarobili ich ojcowie, dziadkowie, pradziadkowie i tak dalej. Przemilcza się fakty grabienia do kieszeni właścicieli niewolników zasobów, które zostały stworzone przez liczne pokolenia niewolników w ciągu tysięcy lat historii. Aby niewolnicy nie mogli nawet pomyśleć, że mogliby żyć inaczej, pędzonych do gęsto zaludnionych miejsc, miast pozbawiających możliwości życia na ziemi i zapewnienia sobie bytu, narzuconej wpajanym im fałszywym obrazem, dużo pieniędzy, moda, zakupy, iPhony, iPady i tym podobne, wpajając im fałszywe wartości i oddalając od prawdy.